Witam, dobry wieczór Państwu. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Jak widzicie, ze mną jest Albert Świdziński, który nadaje z Helsinek. Jest na grze symulacyjnej, grze wojennej, w wojnie hybrydowej, w myśl artykułu 5. I właściwie to jest bardzo dobry motyw, który potęguje się tym, że chcemy porozmawiać o Afganistanie. Nagrywamy tę rozmowę o godzinie 22:29 czasu warszawskiego, dnia 17 sierpnia 2021 roku. Sytuacja jest dynamiczna w Kabulu i w ogóle w Afganistanie, dlatego chcę potwierdzić datę. Albercie, no zacznij może ty, tak? Afganistan. Obiecaliśmy sobie, że porozmawiamy o strategii amerykańskiej względem Afganistanu i to, co się dzieje, ale może mniej o samych wydarzeniach, chociaż one rzutują, ale ocenie strategicznych wydarzeń i konsekwencji, które one przyniosą. Wiesz co, ja cały czas muszę zacząć od tego, co zwróciło moją uwagę w zeszłym tygodniu. Pisałem o tym i w briefie, i wspomniałem o tym na naszej grupie i wywiązała się zresztą dość ciekawa dyskusja na wielu płaszczyznach. O tym, jak Amerykanie, czy amerykański wywiad przedstawiał sytuację w Afganistanie i jakie były prognozy co do rozwoju tej sytuacji. Bo warto wspomnieć, że do końca lipca, do początku sierpnia właściwie, oficjalną prognozą Stanów Zjednoczonych, środowiska wywiadowczego Stanów Zjednoczonych, było to, że Afganistan czy Kabul może być zagrożony w przeciągu pół roku, może wypaść, tak? A biorąc pod uwagę, że w październiku w Afganistanie kończy się fighting season, to można było przewidywać, że Kabul zostanie zagrożony, czy stanie się zagrożony przez talibów już dopiero w roku przyszłym. Potem w ubiegłym tygodniu, w okolicach poniedziałku, ta prognoza została zrewidowana do 90 dni, albo ewentualnie do dni 30, jeżeli, jak to było cytowane przez Washington Post, który miał źródła wśród Intelligence Community w Stanach, do 30 dni, jeżeli coś pójdzie bardzo źle. W piątek ta prognoza została zrewidowana do 72 godzin. W niedzielę Kabul właściwie upadł. Do stolicy Afganistanu wkroczyły jednostki talibów, zachowując się swoją drogą zupełnie inaczej niż przewidywano. Dalej się zachowują zupełnie inaczej niż przewidywano. Wydaje mi się, że jest duży dysonans poznawczy na świecie, kiedy obserwuje się to, jak talibowie się zachowują. Wiesz co, no spójrzmy też na to, czy w oczywisty sposób Amerykanie chcieli ściąć fronty i tną fronty, te, których nie mogą podtrzymać, to zupełnie jasno i pozbywając się jakiejkolwiek frazeologii czy ideologii, wyraził w zeszłym tygodniu, wczoraj, wydaje mi się, czy we wczorajszym przemówieniu Joe Biden. Natomiast to, w jaki sposób Amerykanie się wycofują, to w jaki sposób nie udało im się odpowiednio przewidzieć sytuacji. Siłą to porównanie z Saigonem jest oczywiste, to możemy porozmawiać o tym, jakie traumy pojawiły się Amerykanom w związku z Saigonem, w związku z upadkiem Saigonu z Wietnamem. Warto pamiętać, że Saigon wydarzył się 2 lata po wycofaniu się większości amerykańskich żołnierzy z Wietnamu. 2 lata zajęło, tak? Saigon to minęło kilka tygodni. O wiarygodność sojuszniczą, o priorytety Stanów Zjednoczonych, o wiarygodność sojuszniczą, o to, czy Stany Zjednoczone będą gotowe po raz kolejny w jakimś najbliższym czasie, po raz kolejny put boots on the ground, tak? Czy nie, i to jest twoja obserwacja, czy nie wrócą do tego, jak działają klasyczne mocarstwa morskie, tak? Tylko z iniekcją siły, czy z projekcją siły w niewielkich, tak? W kluczowych regionach, z wód, a nie z paradygmatu operowania z lądu, tak? Z obecności na kontynencie. Oczywiście w Polsce zresztą też z parodniowym opóźnieniem, ale pojawiły się też pytania o to, jak będzie wyglądała wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Czy to na tle Tajwanu, czy innych miejsc na świecie. Wydaje mi się, że te różne miejsca nie są równe i nie można ich traktować równolegle. Tak? Obecności na przykład na wschodniej Francji, a obecności na zachodnim Pacyfiku. Natomiast na pewno te pytania będą zadawane w wielu miejscach na świecie wśród wielu sojuszników Stanów Zjednoczonych. Może zróbmy trochę taki szerszy obraz, a jednocześnie wejdźmy w szczegóły i zacznijmy od 2001 roku. Jak Amerykanie tam w ogóle się znaleźli. No więc zarówno jeżeli chodzi o sztukę wojenną, ale przed wielką strategię. Mieliśmy zamachy World Trade Center i Amerykanie oświadczyli, że to wynikało z baz operacyjnych w Afganistanie
U szczytu swojej potęgi wówczas, przypomnijmy, że to był rok, w którym dopuszczono Chiny do WTO, u szczytu swojej potęgi, można powiedzieć, że rok 2001 to był rok szczytu potęgi hegemonistycznej mocarstwa morskiego Stanów Zjednoczonych w jednobiegunowej chwili. I wtedy niestety z punktu widzenia teorii hegemonistycznej takie mocarstwa mają tendencję do przekalibrowania swojej siły i zajmowania się konfliktami, które były peryferyjne. I tak się stało. Amerykanie uznali, że nie będą tylko równoważyć system światowy, żeby zachować swoją hegemonię, tylko będą plenić wszystkie chwasty w systemie światowym nawet. I tak rozpoczęło się zaangażowanie w Afganistanie. Tym bardziej, że mieli pokusę. Jako mocarstwo morskie, które może z daleka dokonywać interwencji, przypomnijmy sobie, jak wyglądała operacja w 2001 roku. Samoloty operowały z Oceanu Indyjskiego głównie. Tak, były niewielkie oddziały sił specjalnych z baz w Rimlandzie Eurazji oraz z lotniskowców, które w wyniku potęgi finansowej i technologicznej Stanów Zjednoczonych oraz korzystaniu z sensorów kosmicznych oraz powietrznych, mając sanktuaria Oceanu Światowego, kosmosu i powietrza, dokonywały iniekcji, jak to ładnie ująłeś, i tworzyły właściwe koalicję w trwającej wojnie domowej w Afganistanie i w ten sposób podporządkowały sobie, można powiedzieć, politycznie ten kraj, wygrywając wojnę. To było klasyczne zachowanie hegemonistyczne. Po pierwsze, z punktu widzenia dużej geopolityki, plenienia chwastów. Można się zachłysnąć, nie, potem możliwością robienia tego, zwłaszcza jeżeli robisz to niewielkimi siłami, głównie over the horizon, tak, czyli spoza horyzontu, gdy przychodzimy z daleka dzięki multiplikatorom z kosmosu, multiplikatorom z powietrza, multiplikatorom bojowym, dzięki przewadze technologicznej, tak, przeciwko słabemu przeciwnikom. No można się zachłysnąć. Teraz widzimy po 20 latach, że po pierwsze, nie, nawet do takiej wojny przeciwko słabemu przeciwnikowi nie można wejść bez planu politycznego, jeżeli, i to będą wnioski na przyszłość, nawet jak wchodzimy, to na pewno nie tak, żeby ponosić polityczną odpowiedzialność za to, co tam się dzieje, tylko ewentualnie, tak jak teraz moim zdaniem Amerykanie będą robić, tylko żeby tworzyć inne równowagi, a nie żeby brać odpowiedzialność za równowagę. Teraz o tym będę jeszcze mówił, przemówienie Bidena będę chciał powiedzieć. No i przez 20 lat się to tliło z różnych powodów. Okazało się, że wojny nie można wygrywać, jeżeli chodzi o utrzymanie równowagi, mnożnikami z sanktuariów, które służą potędze morskiej przychodzącej z daleka, tylko trzeba być potęgą w Eurazji, żeby utrzymać równowagę. Nawet przeciwko takim słabeuszom, jak talibowie, no przecież, którzy nie mają lotnictwa, prawda, nie mają kosmicznych sensorów, nie mają rakiet manewrujących i tak dalej. Amerykanie, też wracając do samego początku inwazji na Afganistan, gdyby Amerykanie zatrzymali się w tamtym momencie i po roku albo dwóch zakończyli swoją interwencję, rzeczywistość wyglądałaby zupełnie inaczej, ale w przeciwieństwie do tego, co mówił Joe Biden w swoim przemówieniu wczorajszym, dokładnie to, co chcieli zrobić Amerykanie, to zrobić nation building. Dlaczego chcieli to zrobić? Czy to był ten idealistyczny prąd obecny w amerykańskiej polityce zagranicznej, o którym mówił Robert Kaplan, co do którego cały czas ja jestem sceptyczny. Uważam na przykład, że liberalny porządek bardzo dobrze obsługiwał ich interes, podobnie jak na przykład responsibility to protect, norma prawa międzynarodowego, która pozwala na interwencję humanitarną i która była forsowana przez USA, tak naprawdę nie służy temu, że oni tak bardzo kochają świat, tylko pozwala im dobrze obsługiwać swoje interesy. Natomiast gdyby Stany Zjednoczone wtedy, bo wtedy w tych pierwszych fazach operacji to była obecność sił zbrojnych i dawanie celów do realizacji im miało sens, ale już potem armia amerykańska, przed armią amerykańską, i to Friedman wielokrotnie o tym mówił, przed armią amerykańską zostały postawione cele stricte polityczne, których armia osiągnąć nie może. Ta armia nie jest od tego, żeby realizować cele polityczne na dłuższą metę. Czyli co, Albert, czy stawiasz, że winowajcą głównym jest wiara w nation building i tworzenie liberalnej hegemonii, poszerzanie jej, tak? To jest główny winowajca jako zjawisko klęski afgańskiej. Wiesz co, hubris, wydaje mi się, hubris, tak jak powiedziałeś, tak, szczyt potęgi, przekonanie, że mogą kontynuować tę operację ad infinitum. Przecież to po raz kolejny wracając do Bidena,
Osama zginął 10 lat temu, już pomijając na to, jaki miał wpływ na działania Al-Kaidy wtedy. Ja nie wiem. Może miał, może nie miał, ale zginął 10 lat temu. Już pomijając to, że w którym momencie, w którym, no nie wiem, być może mocarstwa nie mogą sobie pozwolić na opuszczanie jakichś tematów i muszą doprowadzić, tak, do ukarania tych, którzy im zagrozili. Rzeczywiście, bardzo Być może ciekawie to, Ameryki. że podniosłeś, że gdyby się wycofali po 2-3 latach, zakończywszy to, to mogliby odtrąbić sukces, nie? Stworzyli Znaczy, właściwą. no, pewnie to było kosztowne w domu, bo sama żyła, a skoro sama żyje, to nie możemy odpuścić, tak? Mimo że, mój Boże, no, czasami się po prostu dostaje łomot i trzeba iść dalej, tak? To nie powód, żeby angażować się w 20-letnią wojnę. Albo można czekać, aż w końcu się ujawni, wtedy go dostać, tak? Ale gdyby zakończyli po 3 latach, to tak, zauważ, że wtedy po tych 3 latach mogliby z powrotem skupić się na rzeczach ważnych i mogliby wrócić na przykład do tego, co jak ty zauważyłeś, jak mówi często Louis Gough, do najważniejszej rzeczy, która wydarzyła się w 2001 roku, a więc nie ataków na World Trade Center, tylko dołączeniu Chin do WTO, które chyba miało miejsce parę miesięcy później albo miesiąc później, w październiku 2001, nie jestem pewien. No ale z perspektywy, no i to pokazuje, jaki miało sens takie mszczenie się i męczenie tego Osama. Bo skoro najważniejszą rzeczą, najbardziej konsekwentną dla statusu Stanów Zjednoczonych nie było śmierci 3000 ludzi chyba w World Trade Center. No i może jeszcze zaburzenie poczucia bezpieczeństwa Amerykanów, ale z kolei dobry reality check od czasu do czasu. Tylko właśnie to, że Chiny stały się już integralną częścią systemu światowego, zbudowanego przez Amerykanów. I po 20 latach... No, to, przepraszam, Norbert, po 200 latach mamy teraz paszty. No, ale tym bardziej, że też sposób, jaka wojna była wymagana w Afganistanie czy Iraku, też utrwalił pewne, nie wiem, łańcuchy dostaw, paradygmat funkcjonowania armii amerykańskiej czy sił zbrojnych USA w obliczu tego, że jednak armia chińska czy rosyjska wystawi inne oczekiwania. I to jest kolejna rzecz, że taki pojawił się utrzymanie, petryfikacja, nie, sposobu prowadzenia asymetrycznej z nierównymi przeciwnikami, to też będzie obciążać, nie, Stany Zjednoczone jeszcze długo. Tak. No i właśnie w tym momencie, jak oceniasz, przejdźmy do podsumowaliśmy sobie ten okres 20 lat i mamy już zarówno za Trumpa, jak i Bidena wyraźną wolę państwa amerykańskiego wycofania się już z tego konfliktu, tak, oczywiście realizowaną, oddzielnie porozmawiamy sobie, jak to jest realizowane, jaki jest wykon tak zwany, ale no, Biden w tym przemówieniu, które dzisiaj w nocy było, wyraźnie broni tej decyzji. Jak oceniasz to przemówienie w kontekście i co z niego będzie wynikało? Jak sądzisz, że będzie wyglądała amerykańska strategia wobec Eurazji w związku z tym być może? To znaczy... Rozmawialiśmy o tym odrobinę i dzisiaj rano, i też przed rozpoczęciem Zooma. No, bo to zawsze w jakiś sposób każdy był zmęczony retoryką Stanów Zjednoczonych. Tą z jednej strony imperialną, z drugiej strony umaralniającą. I tego w ogóle nie było w przemówieniu Bidena. Tak? To było ktoś, media amerykańskie, które wykonują dość, czy establishment medialny, który dość imponujące fikołki wykonuje teraz intelektualnie, powiedział, że widziałem taki nagłówek, że Biden's speech was Trumpian in a good way. Tak została, rozumiesz, tak została nazwana. Więc rzeczywiście w pewien sposób po tych wszystkich latach, wiesz, kiedy Amerykanie potrzebowali moralnego uzasadnienia dla swoich decyzji, dla realizacji własnych zimnych interesów, potrzebowali uzasadnienia moralnego, to co powiedział Biden jest w gruncie rzeczy jest prawdą. Tak? Nie, dalsza obecność w Afganistanie nie miała żadnego sensu, ale dlatego ja też uważałem, że Trump przecinając węzeł, tak, decydując o wycofaniu się, absolutnie miał rację. Więc to jest, no to oczywiście prawda, że Stany Zjednoczone mają teraz inne wyzwania, którymi są Rosja i Chiny i nie mogą dłużej angażować się w Afganistanie, którego liderzy i tak nie byli gotowi wziąć odpowiedzialności za kraj. Oczywiście osobną kwestią jest, jak dokładnie mogliby, może nie liderzy, ale jak dokładnie miała prowadzić operację afgańska armia w momencie, kiedy zostali odcięci przez Stany Zjednoczone od enablerów, tak? Od informacji z sensorów
od zdolności targetingu, od świadomości sytuacyjnej, od wszystkiego, co sprowadza, co pozwala na prowadzenie operacji. Nagle, wiesz, to, że afgańscy żołnierze mają M4, no M4 to jest, mój Boże, no to Kałasznikow nie jest jakąś dużo gorszym systemem broni. Może manual jest trochę gorszy w Kałasznikowie, ale poza tym jedno strzela i drugie strzela. To nie jest tak, że skoro sprzedawaliśmy im AR-ów z T-Mobilu, to afgańska armia jest idealnie wyszkolona. Jak już pomijając, czy w ogóle da się wyszkolić afgańską armię na modłę zachodnią, tak samo jak czy da się przemodelować afgańskie społeczeństwo na modłę zachodnią. Może powinni obrać zupełnie inny kierunek działania, czy sposób działania, czy modus operandi działania afgańskich sił. Nie wiem, ja nie wiem, ale zauważam tylko, że wiesz, że w momencie, kiedy afgańskie siły zbrojne zostały przez Stany Zjednoczone odcięte od enablerów, ta kampania była przegrana. Natomiast katastrofalnym błędem Stanów Zjednoczonych, niewybaczalnym i pomimo... To jest właśnie ciekawe, bo ludzie zareagowali dobrze na tą mowę, bo ona była prawdziwa w gruncie rzeczy, tak? Nie ma sensu, żeby Amerykanie dłużej ginęli i tak dalej, i tak znaczy, dalej. Reakcje były różne, wiesz. No tak, to prawda. Konstruktywiści, którzy wierzą w globalną hegemonię liberalną, tym eksperci, no, reagują płaczliwie, no, że jak to, że zdrada ideałów, no, obrony każdego człowieka na świecie. Ale nawet ci, którzy reagują inaczej, byli w pewien sposób zadowoleni, tak? Że przynajmniej powiedział, że przynajmniej brzmiał rozsądnie i odpowiednio zdefiniował priorytety. Tylko że to jest jakby to troszeczkę kojarzy mi się to z syndromem sztokholmskim, tak? Bo po tylu latach, czy niekochającego ojca, który tłucze kable od Prodigy i nagle kupił czekoladki, to coś wtedy rozumiem, że jakikolwiek przykład logicznego, rozsądnego myślenia, tak? Czy artykulacji interesów pozbawionej zabarwienia moralnego jest odczytywany z dużą radością, no, wyczekiwany. Ale to mało. No właściwie mówisz o mnie, nie dotyczy chyba ten syndrom sztokholmski, bo ja muszę powiedzieć, że ja wczoraj słuchałem i mi się bardzo podobało to przemówienie Bidena. Rzadko o tym mówię tutaj publicznie, ale przecież będziecie Państwo słuchać tego. Uważam osobiście, czekałem od wielu lat na przemówienie przywódcy amerykańskiego, które byłoby takie wielu, być może 6 nawet albo 7. Które byłoby prawdziwe, dlatego że on po prostu był prawdziwy i były wreszcie tam argumenty strategiczne. Pamiętasz, Albercie, jak zawsze narzekaliśmy, że w kontekście rywalizacji z Chinami, z Rosją, nie dostaliśmy planu strategicznego, argumentów racjonalnych, dzięki którym na przykład taka Polska czy Niemcy będą myślały, czy podejąć z jego strategiczną, czy robić jednak hedging na wszelki wypadek. Ja uważam na przykład, że Europejczycy robią hedging przede wszystkim dlatego, że nie usłyszeli nigdy argumentów prawdziwych od Amerykanów. Tylko było to taki hype. Był demokracja, tam pitu-pitu, prawda, i tak dalej. A tutaj Biden mówił językiem geostratega w ogóle, że o wojnie, o równowadze, o sojusznikach, o over the horizon, czyli o przychodzeniu z odległości, równoważeniu. I przyznał się, że przegrali, że się nie udało, że tamci nie dali rady dźwignąć wojska. Zaraz możemy powiedzieć o błędach operacyjnych teraz przy tym cofaniu się, tak? Ale jeżeli mówimy o wielkiej strategii, to po prostu Biden zaparł się, że to jest dobra decyzja. Uważam, że to też dobre. Tak. Ja powiem więcej tobie, Albercie, też i tutaj słuchającym, że ja przez wiele lat czekałem, aż Amerykanie zejdą z tego narcyzmu strategicznego, powiedzą wszystkim, jaka jest prawda, a potem zabiorą się do pracy, żeby naprawdę mieć szansę z Chinami. I czym dłużej nie było takiego przemówienia, czym dłużej było gadanie pustymi frazesami, tym, Albercie, ty, ja, my w Strategy and Future patrzyliśmy, jak się zmienia rynek półprzewodników, jak się zmieniają deficyty handlowe, tak, jak Amerykanie tracą kolejne przewagi asymetryczne na Zachodnim Pacyfiku. A jak gdyby karawana jechała, strukturalna, a retoryka werbalna była na hajpie cały czas, nie? I ta retoryka była kupowana przez konstruktywistów jako rzeczywistość, a struktura rozjeżdżała się. I czekałem na takie przemówienie, że ktoś zerwie hype i pokaże, jaka jest struktura. I może to jest, dlatego odebrałem to, ale może to jest syndrom sztokholmski, o którym ty mówisz, bo gdzieś podświadomie sam bym jednak chciał, żeby Chińczycy jednak nie byli hegemonem, a już w szczególności Rosjanie, tak, w Eurazji. I gdzieś tam może sam jestem ofiarą takiego myślenia. Natomiast jednak trzeba przyznać, że
I mówiąc o strategii, że Biden się posługiwał tymi terminami. Jeśli mi pozwolisz, Już powiem. pytanie, czy nie próbował. Aha, No, przepraszam. pogadam jeszcze o wnioskach, bo chciałem powiedzieć, jakie wnioski Pytanie, będą czy nie moim. próbował. Aha. Pytanie, czy to było to, co myślisz? Czy przypadkiem nie. Wiesz, to sytuacja się była taka, że gdyby on teraz próbował dalej, wiesz, opowiadać o prawach człowieka, w momencie, kiedy Amerykanie uciekają, zostawiając nie tylko tysiące Afgańczyków, którzy im pomogli przez wiele lat, Tak. którzy raczej jakkolwiek bardzo racjonalnym graczem starają się przedstawiać talibowie. Raczej ci ludzie zostaną zamordowani. Ale zostawiają nie tylko tysiące tych ludzi, ale również tysiące swoich obywateli, tak? Jest 2,5 tysiąca obywateli, Rozumiem. wiesz. Więcej, kilkanaście chyba tysięcy, albo nawet więcej, bo słyszałem dzisiaj od jednego z naszych tam specjalistów, że jest kilkadziesiąt tysięcy obywateli amerykańskich w Afganistanie. Jakieś straszne liczby. Którzy, wiesz, gdyby teraz Biden próbował dalej opowiadać te piękne historie, to byłaby to już zupełna kompromitacja, ale też pamiętaj, że 3 tygodnie temu Biden mówił, że Afganistan nie musi upaść, że to było oczywistym błędem. Podczas tej przemowy mówił, że Amerykanie nigdy nie pojechali tam robić nation building. Gdyby chciał przyjąć rzeczywistość, powiedziałby, że owszem, już dawno próbowaliśmy robić nation building, polegliśmy, musimy ściągać siły, bo nie wystarczy Może, nam ich może. No na może tak, masz rywalizację. rację. A może, nie wiem, no, tak wiesz. Może masz rację, ale z drugiej strony też musiał trochę polityzować, nie, w tym przemówieniu, nie mógł tak pogodzić, wiesz, no, że tam nie, nie starał, ale według mnie starał się wytłumaczyć, na czym polega równowaga i zachowanie klasyczne dla mocarstwa morskiego, over the horizon, a nie utrzymywanie równowagi samymi siłami, jak ten gracz, którego wspieramy, sam nie chce trzymać tej równowagi, tak? To jest duża zmiana, bo to jest właśnie zmiana z ładu konstruktywistycznego, gdy Amerykanie trzymają na własnych barkach, na zmianę korzystnego dla Amerykanów równoważenia. Ale to też oznacza, że te wszystkie państwa muszą być bardzo ostrożne i być stale świadome tego, jak wygląda równowaga sił i stale gotowe do własnego. I dlatego wracamy, dlatego jest koniec końca historii i wracamy do anarchicznego systemu międzynarodowego, gdzie każdy musi mieć zdolność do podwyższania kosztów sprawczości innego na sobie. Tak? I to może być przemówienie pod tym względem. Ja naprawdę oczekiwałem wreszcie, bo zazwyczaj, może to jest moja natura też tytułem wytłumaczenia, że ja lubię trzeźwe i realistyczne oceny, bo mam wtedy poczucie siły, od której mogę się odbić, nawet jeżeli ten mianownik jest nisko. Nawet jeżeli sprowadziliśmy się do poziomu prawie zero, tak? Jest z czego się odbić, jest z czego budować To jak z zdrowe. alkoholizmem, tak? Że czy tam z jakimiś uzależnieniami, że trzeba świadomie, tak? No Ocenić i swoją sytuację. Tak? Jeszcze nie porozmawialiśmy sobie o Polsce, ale pogadajmy chwilę, Albercie, o po pierwsze skutki tego przemówienia, ale zanim powiemy o tych skutkach, porozmawiajmy o sposobie wykonania tego drawdownu, czy tego, no bo Amerykanie wyraźnie zawiedli. No, skutek jest taki, że nie ewakuowali nawet swoich. Ale porozmawiajmy też o armii afgańskiej. To jest bardzo ważne, o czym chciałbym porozmawiać. Co zawiodło tam w kontekście struktury? Co zawiodło w tej armii afgańskiej? To na potrzeby naszej armii, nowego wzoru. Chciałbym, żebyśmy też przedyskutowali tutaj przed publiką naszą, przed widzami. Oczywistą rzeczą, która zawiodła, jest to, że zawiodły enablery. Czyli właściwie nie zawiodły, tylko przestały istnieć. Może wyjaśnij przestali dostarczyć. No, to są narzędzia umożliwiające przeprowadzenie jakiejś akcji, tak? Czy to ofensywnej, czy defensywnej. Zabrakło satelitów, tak? Czy obrazu z satelitu. Zabrakło zdolności targetingu, zabrakło pewnie zdolności nasłuchu, zabrakło wszystkiego tego, co umożliwia działanie operacji, tak? Wykonanie operacji z sił zbrojnych. Jeśli mogę uzupełnić, Albercie, wydaje mi się, że konkretnie, żeby słuchacze nasi zrozumieli, armia afgańska została tak skonstruowana, żeby być nowoczesną, ale jednakowoż działającą zawsze przy boku Stanów Zjednoczonych. To znaczy, to Amerykanie zapewniali krytyczne enablery, jak przede wszystkim spójny system świadomości sytuacyjnej i komunikacji, wsparcie ogniowe, głównie realizowane statkami powietrznymi i spięcie tego w pętlę decyzyjną. Jako. No, w momencie, gdy jeszcze nie ma właściwego morale, bo Afganistan jest takim krajem, jakim jest, to w momencie, gdy nie czujemy za sobą, że pętla decyzyjna, sensory, świadomość sytuacyjna działa, to morale tym bardziej pęka i wszyscy idą do domu. I te samochody, które mieli, te karabiny, stają się tylko świecidełkami, bryloczkami przy pasku,
a nie systemem, spójnym systemem walki. To jest bardzo ważna dla nas konstatacja, z której wynikają dwie rzeczy dla Armii Nowego Wzoru, bo ludzie, wydaje mi się, czasami opacznie mogą zrozumieć. Po pierwsze, że żołnierze i politycy nimi dowodzący muszą mieć stałe przekonanie, że istnienie państwa polskiego jest wartością. W obliczu nawet wojny, że jego istnienie jest wartością i to państwo może da radę. To jest bardzo ważne. A zwłaszcza, Albercie, w nowoczesnej wojnie, zwłaszcza w nowoczesnej wojnie, gdzie rozstrzygnięcia są takie błyskawiczne i percepcja jest łamana, kształtowana i wzmacniana błyskawicznie war streamingiem, tak? Obrazkami, że już są w Kandaharze ci, a ci są już w Heracie, a ci są już w Gazni. Boże, ja uciekam do domu, przecież mnie zabiją. To jest fundamentalna potrzeba odporności i wiary w to, że Polska jest potrzebna i państwo polskie jest potrzebne i daje radę i to musi być wpięte w pętlę decyzyjną naszą. No i też zdolność wpływania na tworzenie rzeczywistości. To nie zrobi się tego sam tylko i wyłącznie mediami, tak, to musi być wpływane rzeczywistością, ale trzeba, bo to absolutnie jest dokładnie to. To jest percepcja, kontrola percepcji tego, jak konflikt przebiega. Zwróć uwagę, a reszta już później, jaka technika, jaki samolot, czołg, to w ogóle faworki już są, prawda? Jakie parametry, kto jaką ma lufę. Tak. Oczywiście pamiętajmy też, że Amerykanie na wiele sposobów, ale powstrzymali, czy pozbawili siły afgańskiej zdolności własnej kontroli drabiny eskalacji w tym konflikcie, również przez kontrolę enablerów. I akurat to, tak że Amerykanie tak będą się robi zarządzać właśnie eskalacją, to się będzie powtarzać w wielu innych, znacznie bardziej poważniejszych państwach. Tak. Tak? I to jest pierwszy wniosek, który na stole premiera powinien się znaleźć rządu RP i z tego miejsca apelujemy, żeby nad tym popracować, tym bardziej, że do tej pory modernizacja jest realizowana niestety w taki sposób, że oczywiście uwzględniwszy geografię i przeciwnika, bo Rosjanie to nie talibowie, a geografia Europy jest inna niż Afganistanu, więc mamy trochę cięższą trakcję, ale jest komplementarna wobec sił zbrojnych USA i wobec ich usensurowienia i tak dalej. I należy zerwać z tym, z tą, należy zbudować własną drogę, bo a zwłaszcza jak zastanowić się, jakie jest morale w siłach zbrojnych RP. Czy wszyscy są przekonani, że państwo polskie jest wszystkim niezbędne? I czy nasi politycy sobie zdają z tego sprawę? I czy będzie jedność polityczna wszystkich frakcji, które poddane takiej presji działania, przecież mocarstwo na przykład rosyjskiego, będą dalej wierzyć, że dajemy radę? W dobie, gdy ta przemoc psychologiczna jest natychmiast prawda, pokazywana obrazami, i cały świat może patrzeć, czy dajemy radę, czy nie. To jest bardzo ważna konstatacja z Afganistanu, z tego, co się dzieje. I że Amerykanie potrafią zniknąć jak kamfora. Są i ich nie ma. I sami będą decydowali, uwaga, over the horizon, to, co mówił Biden. Czy uderzyć dwoma pociskami, żeby Rosjanie negocjowali z nami. I czy pozwolić? Ale nie broni, uderzenie. Nie będą broni, ale nie ma obrony pełnego terytorium i pełnych interesów Rzeczypospolitej. Tak. Tylko będzie kwestia równowagi, a nie konstruktywistycznego ładu i deterrence by all means, tak? I odstraszania wszelkim. Rozumiesz, Albercie, prawda? To jest proces myślowy, który musi zajść u nas w trzewiach, tak? To jest taka moja ocena z tej sytuacji. Jeżeli później, nie mamy... później powiem jeszcze o ocenie, wnioski, jakie płyną z przemówienia Bidena dla nich. Tak, i do naszych rozmów o tym, co mówił Nick i tak dalej, ale jeżeli nie mamy własnej kontroli nad ODA lub, to jesteśmy skazani na to, że ktoś negocjuje za nas. Tak jest. ODA lub, czyli te pętle obserwacji, orientacji, decyzji, jak my to nazywamy w strategii, to jest Polska, pętlą decyzyjną, tak, po to, żeby się przyjęło w dyskursie naszym. Tak, bezwzględne, to jest wniosek. I to jeszcze dodatkowo się Afganistan mnie przekonał, że ta pętla decyzyjna musi być jeszcze zabetonowana, podlana sosem wysokiego morale, które powoduje, że tak jak u Niemców w 1945 roku, że do końca się biją. Trzeba przyznać, że zwrócić uwagę, że Niemcy mieli własną pętlę decyzyjną do kwietnia i maja 1945 roku. Tak? To jest właśnie to, nie? To jest właśnie istota rzeczy i że to musi być wpięte, zwłaszcza obecnie, gdy te rozstrzygnięcia są takie błyskawiczne,
dezinformacja, te środki oddziaływania psychologicznego, informacyjnego są tak ważne. I z tego płyną też wnioski z przemówienia Bidena. Wydaje mi się, że Amerykanie wyciągną trzy następujące lekcje strategiczne z przygody afgańskiej. Po pierwsze, że nie mają szansy wpłynąć i utrzymać równowagi sił w Eurazji w miejscu na lądzie. W związku z tym będą jeszcze bardziej ograniczać wpływ sił tradycyjnego, boots on the ground, tradycyjnych wojsk lądowych. Moim zdaniem tym bardziej wzmocnią zdolności uderzenia spoza linii horyzontu, hipersoniczne pociski, lasery, kosmos. Nie, i nie tylko dlatego, że właśnie tę książkę napisałem, tylko to widać, bo dlatego, że będą mogli bezkosztowo prawie wpływać na tą równowagę, bez ryzyk takich. Zwróć uwagę, Albercie, na przykład, to jest taki przykład operacyjny. Gdyby oni mieli gdyby mieli pociski hipersoniczne, albo na przykład jeszcze transport kosmiczny, może za 20 lat, to mieliby dużo łatwiej teraz w tym Kabulu, bo tak. Zobacz, żeby przerzucić te 3-4 bataliony, o których mówią, to muszą przerzucić je, plus muszą mieć dwa w odwodzie w Kuwejcie, to wszystko musi być przerzucone. Muszą mieć centra logistyczne rozrzucone po regionie, bo to nie jest tak, że oni wyjeżdżają z Kabulu od razu do Waszyngtonu, fajnie jesteśmy w New Yorku czy w Waszyngtonie. Oni muszą porozrzucić po regionie, muszą być odwody. Musi być cała logistyka, te samoloty muszą gdzieś tankować. Muszą być zabezpieczenia, musi być inne samoloty, które to patrolują, pilotują. Ci żołnierze, to trwa, zanim oni przylecą, pobrać sprzęt i tak dalej. Przelot nad przyjaznym terytorium też muszą mieć. Tak, a i tak są bez ciężkiego sprzętu. Gdyby mogli wprost z kosmosu lądować i tak dalej, w pół godziny czy 40 minut z każdego miejsca, to nawet ta logistyka by odpadała. To konieczność załatwiania zgód u Kuwejczyków, Saudów, utrzymania twardych jakichś sojuszy, ciągłego utrzymywania równowagi w tych sojuszach. Tak? Gdyby mogli taktycznie rozstrzygać sprawy taktyczne, że na przykład zniszczyć Toyotę Land Cruiser z talibami, którzy właśnie podjeżdżają do pałacu prezydenta hipersonicznym pociskiem z 6000 kilometrów, który dolatuje w 23 minuty, albo w 18 minut, albo w 16, to mogą wpływać taktycznie daleko spoza horyzontu. I jak wiecie Państwo, to jest święty Graal teraz, moim zdaniem tym bardziej nabierze przyspieszenie takie myślenie. I to są oczywiste konsekwencje dla Polski, dlatego że polska polityka zagraniczna w ostatnich latach opierała się na tym, żebyśmy mieli jak najwięcej boots on the ground, jak najwięcej fizycznej obecności amerykańskiej. Więc ten trend i to, co się wydarzyło w Kabulu, będzie tym bardziej negował możliwość realizacji tej polityki w oparciu o silną obecność na wschodniej flance amerykańską fizyczną, bo to będzie krępować. Mało tego, to tym bardziej podwyższy potrzebę, że Armia Nowego Wzoru sama musi załatwiać wszystko powyżej artykułu 5, a prawdopodobnie powyżej artykułu 5 też długi czas będzie musiała, bo Amerykanie mogą, jeżeli w ogóle będą chcieli, bo może ten uznają, że nie będą mogli wpłynąć na układ sił, będą tylko pociskami hipersonicznymi na odległość. I pędla decyzyjna może w ogóle nie być postawiona u nas nigdy. W związku z tym no te nasze białe słonie, te nasze F-35, fregaty, nawet czołgi raptem mogą być niespięte. Tak. Bo nie będzie z czym spinać. A zważywszy jeszcze na niskie zaufanie do skuteczności państwa polskiego, ludzi, to się może zrobić taka sytuacja, że jak nie będą czuli, że Amerykanie są za neighborami, to też się to może wszystko rozpierzchnąć. Innymi słowy, jest potrzeba głębokiego przebudowania całego kręgosłupa odporności państwa naszego i tego, jak się zabieramy do tej sytuacji, do w ogóle modernizacji sił zbrojnych. Jeśli wspominasz o państwach, które kupują breloczki, to tak jak wspominałem, rozmawiałem dzisiaj z kimś, kto wydaje mi się ma dość dobrą wiedzę na ten temat. Bywała ta osoba często na Tajwanie. I wspominał on, że dokładnie tak samo robi Tajwan, tak? Kupując kolejne bardzo drogie systemy uzbrojenia w rodzaju F-16, najnowszych, a Tajwańczycy nie mogą kupić F-35 w Stanach Zjednoczonych, tak? Vis-a-vis Chin i tak dalej, nie mogą. Kupując F-16, kupując inne, kolejne i kolejne i kolejne ciężkie systemy bardzo zaawansowanego technologicznie uzbrojenia, które jest zależne w całości od Amerykanów, jeśli chodzi o działanie. Zarówno jeśli chodzi o logistykę, od logistyki po samo użycie, tak? Po sensory.
A to z kolei prowadzi, czyli przechodzimy do Tajwanu, i to z kolei prowadzi nas do tego, jak, w jaki sposób i czy wiarygodność Stanów Zjednoczonych ucierpi na Afganistanie. Jak będzie sposób, bo po raz kolejny, samo wyjście byłoby przykładem, jest przykładem rozsądku strategicznego. Sposób, w jaki zostało przeprowadzone, właściwie niszczy, tak? Wszelkie profity, które mogą wyniknąć z trzeźwej oceny możliwości Stanów Zjednoczonych, pokazuje tak, skrajną niekompetencję, więc to jest jeden temat. Drugim jest to, bo pamiętajmy, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Dlaczego Stany pojawiły się w Wietnamie? Dlatego, że obawiali się salami taktyk, jednocześnie chcieli uwiarygodnić siebie przed sojusznikami w Europie, że są gotowi wejść do wojny, tak, w imię containmentu Sowietów czy komunizmu. No i pamiętajmy, że potem po wyjściu, po upadku Saigonu i po katastrofie w Wietnamie, Stanom Zjednoczonym postawienie znowu boots on the ground zajęło, no, zależy, czy liczymy od 75, kiedy upadł Saigon, powiedzmy, że tak, 16 lat, tak, do pustynnej burzy i do wielkiego triumfu, który ten triumf był owocem klęski w Wietnamie, ale to osobna historia, tak? Z mostem Tan Hoa. No ale wracając do wiarygodności. Nie wiem, czy pamiętasz nasze rozmowy z Nickiem Majersem, kiedy rozważaliśmy wpływ Wietnamu na przykład, czy upadku, czy wycofania się Stanów z Wietnamu na wiarygodność sojuszniczą. I o ile my uważaliśmy tak z zasady, czy byliśmy bardziej skłonialiśmy się ku temu, że takie porażki Stanów Zjednoczonych podważają ich wiarygodność, to nikt raczej tak nie uważał, tak? Nikt był zdania, że te kluczowe teatry operacyjne dla Stanów Zjednoczonych powinny raczej czuć się zapewnione przez to. Ponieważ po raz kolejny decyzja o cięciu sił pokazuje, że są świadomi, że nie są omnipotentni, a skoro nie są omnipotentni, to znaczy, że trzeźwiej podchodzą do wyzwań, No, tak? coś w tym jest, nie? Coś w tym Coś w jest. tym jest, absolutnie. To znaczy samo w sobie, tak? Abstrahując od No, otoczki, enturażu. kluczem jest zrozumienie, że nie ma sił na prowadzenie omnipotentnej polityki wszędzie, która zabijała Stany. No, dlatego mówiłem, że po raz pierwszy od wielu lat usłyszałem coś, co jest prawdziwego, tak? No, bo później jest nadmiar, inflacja jest obietnic niepokrytych strukturalnymi siłami. Inna sprawa też, że Amerykanie mają tendencję, ja dzisiaj też obserwowałem debatę też z ludźmi, których znasz, Albert, wiesz, i tam, którzy się znają na tym wojsku w Stanach i tych strategiach, i oni nam twierdzą, że nie, to vital interest, żywotne interesy, nie i tak dalej. Tylko Amerykanie zawsze będą ostatni, nawet eksperci, bo to jest ich percepcja, oni by tak chcieli. Ale najważniejsze jest, co w twojej głowie, Polaka, twojej Tajwańczyka się pojawia. Moje się jednocześnie pojawia, że okej, rozsądek, jesteśmy na dobrej drodze, że rozumieją to, ale jeszcze nie pokazali, co robią w związku z tym. To jest Po długa drugie, droga. wiesz, jeśli operujemy, wiesz, rozsądkiem, to pamiętaj, do jakich wniosków ten rozsądek może ich doprowadzić, do jakiejś świadomości własnej zdolności i możliwości, tak? O ile pacing threat, którym jest China, jak są Chiny, będzie obsługiwany, to Rosja nie jest No pacing threat tak. i nie jest kluczowym, tak? I dokładnie z tego powodu, rozumiejąc to nadchodzące, możemy, Albercie, powiedzieć, że co najmniej rok temu przewidzieliśmy tę sytuację i dlatego zaczęliśmy przygotować armię nowego wzoru, a tak naprawdę dużo wcześniej, bo rozumieliśmy, że nadejdzie czas równoważenia z odległości, balansowania, Offshore balance. offshore balancing. To jest zapowiedź. Zapowiedź tego nieunikniona. I stąd potrzeba jest naszej pętli decyzyjnej, naszych wojsk własnych, naszego równoważenia. Co więcej, jest to niezbędne w obu opcjach, i kontynentalnej, i neoatlantyckiej, jakkolwiek neoatlantycka wydaje się być teraz passé, zważywszy na różne rzeczy. Po prostu tego, to będziemy tego potrzebowali. No dobrze, może to jest znów dobry moment, żebyśmy postawili kropkę, Albercie, chyba że chcesz dodać o Afganistanie. Nie, już właśnie. To taka piękna katastrofa, nie wydaje mi się, żeby można było coś dać. No generalnie strasznie ja mam takie poczucie, już kończąc, że takie poczucie, że Amerykanie
jako potęga morska potrafią znikać jak kamfora, czego nigdy nie mogą zrobić sąsiedzi Afganistanu czy Polski. Jak kamfora potrafią przez te porty morskie, przez te porty lotnicze, nie? I są i raptem ich nie ma. Ewaporują, tak? Nawet wyparowują. A jednocześnie mam takie poczucie, to tak, proszę mi wybaczyć taką sentymentalizm, ale 20 lat trwało to. Mogło urosnąć, dorosnąć całe pokolenie prawie Afgańczyków, którzy nie znali dawnego państwa, dawnego chaosu, nie? I zaznali trochę zachodniego życia, nie? Niektórzy. To może być to ciężka tragedia, teraz jak gdyby to stracą. Chociaż pamiętasz, nie wiem, to jest zupełnie, już pomijając wszystko inne, to kolejną szokującą rzeczą w tej całościowo szokującej historii jest to, jak zachowują się te szybowie, przynajmniej na razie. Ale zauważ, Albert, że... a jak Sowieci się zachowywali, jak wchodzili w 1944-1945 roku? No przecież sojusznik naszego sojusznika, no kultura, prawda? Były nawet, Józef Mackiewicz znów w nieśmiertelnej broszurze Optymizm nie stąpi nam Polski wspomina, jak te dokładnie były takie same informacje, że w pierwszych miastach na Wołyniu, gdzie weszli na ziemię przed kresy w granicach Rzeczpospolitej drugiej, że nawet powołali księży naszych wójtami, burmistrzami, czy jakichś działaczy nawet Polski podziemnej, tak? Czyli dokręcanie śruby. Rozkolportowane były takie informacje specjalnie. Nawet nie wiadomo, czy to była prawda, czy nie. I ludzie sobie to mówili szeptanką. O, jest dobrze, bo Sowieci nie są tacy jak w 40, jak w 39. Później zaczęły docierać, że tak są, prawda? Oczywiście teraz ex post historycy to mówią, że już to robili i tak dalej. No pewnie, że robili. Tak samo jak pewnie będzie o talibach, że już robią listy proskrypcyjne i wyciągają ludzi. Ale naprawdę, jak się Józef Mackiewicz tak pisał w jesienią 1944 roku. On był świadkiem bieżących wydarzeń. Był takim odbiorcą z ulicy wrażenia, które panowało. Możliwe. Wiesz, no zupełnie inaczej przeprowadzili tę operację, tak? To, czy ktoś im pomagał z zewnątrz, nie wiem, ISI, tak? Może Chińczycy. To jest jedna kwestia. Wiesz co, nie wiem, czy Chińczycy by chcieli i potrafili coś mądrego tam zrobić. Ja myślę, że ISI dobrze wie co i jak, ale zobacz, że oni na przykład zaczek przeprowadzili całą tą operację, że najpierw to, że zajęli północ, na północ zawsze były, wiesz, ognisko oporu, nawet w latach 90. ten teren nie był kontrolowany. Tam byli Uzbekowie i tak dalej, i ta Tadżycy. Że zaczęli tam, potem wiesz, spokojnie dbając o kontrolę eskalacji, zaczęli zajmować tereny wiejskie. I dopiero kiedy byli zupełnie gotowi, w przeciągu tygodnia zajęli cały Afganistan. W przeciągu tygodnia, tak? Bo 6 sierpnia padło pierwsze miasto, stolica prowincji w Afganistanie. 7 dni później Kabul został zdobyty. Okej, jeszcze nie. To ogromny kraj, a to jest ogromny kraj. I wiesz, i to wymagało naprawdę dużej koordynacji. To nie jest wcale proste, tak? Zorganizowanie tego w ten sposób. Wydaje mi się, nie wiem, może się mylę, to, że Chiny już pamiętaj, że po raz kolejny Chiny parę tygodni temu przyjęły, pamiętamy, tak? Delegację talibów, 2 dni później w tym samym fotelu siedziała Wendy Sherman, albo no, nie jestem pewien, ale w tym samym miejscu 5 dni. To, że Chiny teraz są gotowe uznać dyplomatycznie, chyba, albo no, już są gotowe uznać dyplomatycznie. Powiedziały to wcześniej oficjalnie, a teraz chyba oficjalnie, że są gotowe uznać rząd, tak? Utworzony przez talibów. Może czasy się zmieniły, nie? No może nie, może rzeczywiście będzie tak, jak mówisz. Znaczy listy proskrypcyjne na pewno będą, ale to po raz kolejny, to nie można oczekiwać cudów. Tak? Gdyby nie zrobili list proskrypcyjnych, prawdopodobnie nie byliby racjonalnym graczem. Niestety, jakkolwiek brutalny to jest. No zobaczymy. No, z drugiej strony rzeczywiście powtórzmy, wyciągnijmy wnioski dla Polski. Nie? Dla Polski. Dziękuję bardzo. Albert Świdziński, Jacek Bartosiak, Strategy in Future, tym razem o Afganistanie. Bądźcie z nami w kolejnych z naszych spotkaniach. Dziękuję pięknie. Dzięki.